A jadę teraz przez miejscowość Jaczków. Oczywiście województwo cały czas dolnośląskie. Jeśli dobrze widzę, to po wyjeździe z tej miejscowości będę miał albo podjazd, zaczyna mi się niespełna 2 km drogi z zakrętami, z czego pierwszy niebezpieczny w prawo, więc zobaczymy. Przejedziemy się te ponad 1,5 km, tam chyba 1,7 było kilometra. Czy bardzo niebezpiecznie. No ale mimo wszystko chyba lepiej, że tego typu fragment jest oznaczony. Miałby być nieoznaczony. Całkiem przyjemnie, całkiem sympatycznie w tych zakrętach się tutaj jedzie. Jedyny minus to taki, że tak naprawdę no, nie mamy w zasadzie żadnych widoków na razie. Nie możemy tutaj podziwiać. Bo tam, gdzie jakiekolwiek widoczki nam się pokażą, to zasłaniają nam wszystko drzewa, a tam gdzie drzew nie ma, to nie mamy widoczków. Powiat kamiennogórski, a więc gdzieś już jesteśmy niedaleko Kamiennej Góry. Słynny, można powiedzieć, odcinek, słynny, przez wielu nielubiany. Pojedziemy pośród drzew. No, ja nie uważam, że drzewa w takiej sytuacji zabijają. To, co nas ewentualnie w takiej sytuacji... Za 400 metrów skręć łagodnie w prawo. To jest oczywiście najczęściej prędkość, niestety. No, a ja tutaj w prawo, o, zgodnie z nakazem tak naprawdę. Skręć łagodnie w prawo. Aha, bo skręt w lewo jest nieco wcześniej.